Dostaliśmy się do elewatora, którego nie zwiedziłam w zeszłym odcinku. Niezmiennie jestem z Wojtkiem i Tomkiem i idziemy zobaczyć, jak wygląda budynek. Okej, no i to pierwsze pomieszczenie, jakie tutaj witamy, jest takie puste właśnie sobie. Gniazdko telefoniczne. Idziemy szybko. Ale te drzwi są fajne, nie? Takie koncerny drzwi. No w ogóle to wygląda jak tam, jak w statku, nie? Na takie oczko, kurwa, ryby. O, a tam te drzwi patrzymy? Okej, ja idę zobaczyć. Wygląda tak, instrukcja alarmowa. Zachować spokój i nie wywoływać paniki. I zeszyty. Elewator. Nowy. Książka kontroli młynów i magazynów. O, wirtualny podpis. No moment. Co to ma potencjał? Elewatora? Potencjał. Ile przeprowadziłam. Polityka jakości spółki Deluta w Malborku. Polityka jakości. Uraz. Zwracam szczególną uwagę na porządek. Po raz kolejny stwierdzam duże zaniedbania w utrzymaniu porządku i czystości pomieszczeń urzędy. To był punkt rozmowy. Zalecam natychmiast przystąpić do usunięcia kurzy ze ścian urzędy. Kurzy ze ścian? Nie. Zapraszam na sprawę szamana. Są druga kibel 2. Było nieźle. Nie mam racji. O, nawet jest pasek klinowy. Wszystko jest kompletne. Wow. Robi wrażenie. Jak? Braunschweig. Jakkolwiek się to czyta. Dresden. Dresden. Tu może żubry produkowali pasku. Ile żubr? Może tam się wlewało. Co się tutaj żubry wypadało? Ale zabawne. Mój brzmiak. Tak, musiałam. A tym pewnie tą szukarką tak właśnie się nabierali. To chyba czyściło ziarno, wiesz, że to jest takie sito, tak mi się to wydaje. Co? Tu mamy sypy i tutaj prawdopodobnie i nie ma innej opcji. Z góry zsypywano jakieś substancje do tej maszyny, tej przesiewarki, czy jakkolwiek się nazywa, piętro niżej. Ostatnie piętro. O, jeszcze nie ostatnie. Wysoko. Co to są? To są jakieś rury. Okno już niestety zapieczone. To wygląda w ten sposób. Nieźle. I są teraz dwie możliwości. Albo te schody. Albo te schody. Jest, ale super. O kurde. Materiał jakiś płótno. Ciekawe co to jest, nie? Tam trzeba włożyć głowę. Tu później tą wajkę. Tu już jest drewno. Jest jeszcze wejście wyżej. Zobaczymy w ogóle, czy... Gdzie jest, no?
Wszystko z drewna. Wejście na dach jest. Skrzynka sterownicza. Jak to wszystko wygląda? O kurde. Ojej, aha. Nie, wiecie co? No nie wiem, jak chcesz to spróbuj, nie? Ja nie mam wodoodpornej w ogóle teraz na kamerze, więc tak szybciutko zobaczymy. Sądu. Przejście hardcore. Tak wygląda to miejsce, do którego żeśmy teraz weszli. I cóż, od czego zaczynamy? Na razie zobaczymy, co jest tutaj ciekawego. Zlewanie paliw i smarów może spowodować pożar. To jest mleko w proszku, wiecie? To w tych workach jest napisane milk powder. Stara instrukcja, już takich teraz nie ma na pewno nigdzie. Uważam na to. Tak, więc patrzcie. Jeszcze herbata zapakowana, grzelona, nie? Zobaczcie. Zostawili. Tea bags. Dobra. Data ważności. Jakaś chińska zoba. Jest. 11.2003. Pewnie mocno kopię teraz po tylu latach, nie? Metki. Promocja. Punkt samoprzylepny. Wklej do folderu. Dwa detalistów. Patrz, są jakieś zdrabki, pa. Widzisz? Zdrabki. No patrz. Pa. Jakieś kartoteki. Nie ma jak u Malmy. Pamiętam to reklamy. Znowu tajemnicza szafa. Spójrzcie tutaj. O kurde. Znowu taka machineria. Bardzo dobrze zachowana. Tutaj ktoś chyba, nie wiem, chował garki. Do góry nogami są napisy. Więc nie wiem, chyba podobna maszyna, co była w poprzednim budynku. I tutaj mamy maszynę numer 2. Tym razem niebieską. Druga szafa obok stoi jedna, tu jest druga. Kolor niebieski, ale bardzo podobna do poprzedniczki. Te stare szafy. Ona wygląda, jakby spadła z jakiejś wysokości, nie się roztrzaskała. O kurde. Spójrzcie, jaki potężny syp. To już nie jest sypik. Tylko ogromny syp. Potężne koła zębate. No, to robi, to się nazywa syp. Dobra, dalej mamy takie pomieszczenie. Strasznie zagracone i pełno tutaj jest pozostałości przeróżnych, ale ja tam nie będę wchodzić. Nie będę tam dalej wchodzić, ale jak widzicie sami. Co to było, jak myślicie?
O kurde. Spójrzcie, lejek. Robimy belek. Wszędzie są ładnie zachowane rury, jeszcze niepowyrywane, nieponiszczone. Tu była restauracja, wiecie? Tawerna. Co? Mówię ci poważnie. O cholera. Tu jest menu. I jest napisane tawerna. Tawerna, nie? O kurde. Cafe Malma. Cafe Malma. Bar z pasztecikiem. Pierogi. Jest też w innych językach przetłumaczone, każde jedno danie, jak widzicie. I tutaj są przystawki. Widzicie? Wcale nie kapie i nie nacisnę głowy, bo są dywany. To patrzcie. Kto lubi tiki-taki? Co to jest? No tiki-taki nie lubisz? Masz różne smaki. To nie Jezus. To tiki-taki. Dewelka. Ja to nie chciałbym tego jeść. Ale jaja. Data ważności jest? Tych hitów? Nie śmiesz dzieci. 2012. 18, 12, 02. 2002. To nieźle. Tutaj są fotele, można usiąść. Nie polecam, ale można. A tutaj macie, zobaczcie, tutaj robiono pizzę i tutaj macie, tak wygląda pizza produkowana w tej tutaj fabryce. Pizza Natura. I makaron. Kisiel. Jest też makaron Malma. I jest kisiel. O, rewelacja, zobaczcie. Bo nie widać tego, ale... Gwiazdki. Ważność. 9/2005 rok. To tu jest zachowaj. Czystość. Danuta. Szanowni klienci. Danuta, szanowni klienci, spółka Danuta, największy producent makaronów w Polsce, ogłasza konkurs. Każdy klient, który zakupi co najmniej dwie paczki naszych wyrobów, Malma, Rapido, Różanka, otrzymuje makaron bez barwników. Na szczęśliwców czekają cenne nagrody do odbioru natychmiast na naszym stoisku promocyjnym. Życzymy powodzenia dyrekcji spółki Danuta. Kurczę, nie wiedziałam o tym konkursie. Szkoda. Dobra, postanowiliśmy, że wejdziemy sobie tymi ładnymi, krętymi schodami na górę. Kurczę, patrzcie jak to wygląda, nie? Jak odnowione, jakieś bielutkie ściany. Chociaż drzwi. Są to niebieskie okna, co z zewnątrz było widać. No tu jest takie pomieszczenie, jakby dyskoteki jakieś tu robili, czy coś. Patrzcie, jaka podłoga za mną. No. To jest coś na podstawie tamtego, wiecie, że hala, ale tam są pomieszczenia jeszcze. Nie ufałabym tej podłodze, bo jest drewniana. Wszędzie cieknie woda. O kurde. Co? O w mordę. Sanepid. Herbata. Pełno tiktaków. To hitów, tak? To są hity, nie tiktaki. Tutaj macie nawet specjalne apple. Czyli jabłuszkowe. Apple, no dobra. Ja tam wiesz. 2002 rok, data ważności, więc... Spójrzcie, po prostu wszystkie smaki tiktaku, hitów, przepraszam bardzo. A tutaj jest też makaron, rozsypane kolanko. Dzieci w Afryce głodują. No tym by się nie najadło, ale na pewno sprawiłoby im to wielką frajdę. No, o, żeby ty, to rozdać. Tam było idealne. Co to tutaj jest? Jakieś takie rzeczy. Ale ciekawi mnie, co to jest. Spójrzcie.
Nieźle. Brakuje tej taśmy takiej, jak to się nazywa? No, pasek klinowy. Jest wisi. O, luza jest tutaj obok. Co to jest? Nie mam pojęcia. Może piętro wyżej dowiemy, może z tyłu dowiemy się coś więcej na ten temat. Tak. Spójrzcie na to wszystko tutaj. To jest po prostu niebywałe, ale przegnita pewnie ta podłoga, także uważajcie, jak będziecie tutaj chodzić. No, powiem wam, że tutaj ktoś zbiorniczki na wodę ustawił. Folię na podłodze, patrzcie, jaki tu jest grzyb, spójrzcie na to. Cały czas woda leci. Te ono mebli. No ale podłoga tutaj jest naprawdę w stanie fatalnym. Nie, to kluczyki, kluczy sobie. Kluczyki, albo trzeba coś tam wsypać. Tak, to pana siada. Kurczę, patrzcie, co tu jest. Restaurant of Poland, kurde. Restauracje w Polsce. Mam. Robi wrażenie, jest rewelacyjnie fajnie zachowane. Wszystko jest oczywiście z drewna. Tutaj chyba się coś wsypywało do tych... Tak, tu się mieliło coś, bo jest tam taka śruba, jak widzicie. Dziwny zapach z tego wychodzi. Tutaj jakieś kołowrotki. I to tak wygląda mniej więcej. Nie ma tragedii. Sorry was za turbulencję, ale... Jesteśmy na dachu Malmy. Tak to wygląda. Strasznie niepewnie. Leje jak z cebra. Dobra, wracamy do środka.